Zapraszam wszystkie dzieci, dorosłe, chodźcie tu bliżej sceny. Musimy rozpocząć uroczyście festyn. Wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a my dzisiaj świętujemy w czasie festynu parafialnego. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Witam wszystkie dzieci i wszystkich dorosłych. I na cześć uczestników tego festynu zakładam moje piękne nakrycie głowy prosto z Madrytu, które przywiózł mi ksiądz Piotr. Pozdrawiam wszystkie dzieci i wszystkich uczestników. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Festyn parafialny uważam za rozpoczęty. Łamigłówki, proszę bardzo. Jedna łamigłówka, druga łamigłówka. Proszę rozwiązać i hasło do Elefana. Serdecznie pozdrawiam Magdalenę i Macieja z festynu przy kościele Świętego Andrzeja. Serdecznie pozdrawiamy. Kogo chciałabyś pozdrowić? Mamę i tatę i całą moją rodzinę. A jak tata z mamą się mają na imię? Robert i Karolina. Serdecznie pozdrawiamy Roberta i Karolinę z parafialnego festynu świętego Andrzeja, po festynie parafii świętego Andrzeja Boboli. Chcemy przybliżyć parafianom, jaki jest cel tego festynu, który tak naprawdę jednoczy ludzi. Rozmawiamy z księdzem Sławomirem Decowskim, księże prałacie. Jaki jest tak naprawdę cel? Cieszymy się wszyscy Polacy mistrzostwami Europy, które się wczoraj rozpoczęły. Więc dla Polaków to powinna być fiesta, to powinno być święto. My chcemy także włączyć się w tę atmosferę świąteczną, święta sportowego. I dlatego zapraszamy i dzieci, i młodzież, i dorosłych do wspólnego świętowania. Pogodę mamy znakomitą, a dla mieszkańców Oburza, tutaj jest 16 tysięcy mieszkańców, myślę, że będzie to dobra okazja, żeby się spotkać i porozmawiać i o tych sprawach, które są no, takie lekkie, tak? Bo tych trudności i problemów to mamy dość i o tych pewnie rozmawiamy i w pracy, i wszędzie. A teraz chodzi o to, żeby się trochę ucieszyć, uradować, pośmiać i trochę też pobyć ze swoimi dziećmi, co jest zasadniczą sprawą. Jeżeli tata z mamą ze swoimi dziećmi chcą gdzieś wyjść, chcą się pobawić, to jest, no o to chodzi w gruncie rzeczy. A co dzisiaj jest główną atrakcją takiego festynu? Atrakcji jest wiele, bo są zabawy, począwszy od zjeżdżalni i zamku, poprzez straż pożarną, mierzenie ciśnienia, inne atrakcje takie szczególnie skierowane dla dzieci, ale także dla dorosłych. No i przede wszystkim występ zespołu, na który czekamy, naszego parafialnego. To jest zespół, który liczy 70 dzieci, więc to jest duży zespół i towarzyszy mu zespół wokalny, instrumentalny Kyrios. Dobrze, dziękuję bardzo. To jest taki kontrolny, takie przysypowe badanie, to można sprawdzić. Wybierzemy poprawkę na to, jak to będzie. Ja się boję, nie da się. Chodź z tej strony, Madziusiu, tu.
dalszym ciągu na festynie, który jest organizowany przez kapłanów tej parafii świętego Andrzeja Boboli. Mamy przyjemność rozmawiać z księdzem Andrzejem Wieckim, dobrze mówię, bo... Tak jest, Andrzej Wiecki. Księże Andrzeju, co ksiądz tak naprawdę tu robi? No sam się dziwię, co ja tutaj robię. Myślę, że jesteśmy tutaj dla naszej parafii, szczególnie dla dzieci, bo ten festyn, który dzisiaj razem z księżmi organizujemy, jest przeznaczony dla dzieci. Chcielibyśmy, żeby dzieci jak najwięcej tutaj przyszło i się zintegrowali z parafią i także między sobą. Dlatego wpadliśmy na pomysł zorganizowania tego festynu. Jest też kilka okazji do tego. Niedawno był odpust naszej parafii świętego Andrzeja Boboli, Dzień Dziecka, więc dlatego też tutaj jesteśmy. I Euro, które wczoraj wspólnie rozpoczęliśmy i w taki sposób chcemy promować kulturę i też zabawy dla dzieci, taką integrację parafialną. Nie da się ukryć, że większą częścią tego festynu przygotowuje oaza, którą ksiądz ma zaszczyt prowadzić, tak? Może ksiądz nam coś przybliżyć, co to jest oaza, bo może niektórzy nie wiedzą. No myślę, że najprościej mówiąc, oaza to jest pewna droga przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Droga, na której można poznać Pana Jezusa, zawiązać wspólnotę i przyjaźnie. Myślę, że to jest dobra propozycja dla tych, którzy w jakiś sposób chcą bliżej poznać siebie i też tego Pana Boga przez wspólną zabawę i wspólne też bycie. Nasza oaza tutaj przyparafialna jest specyficzną grupą, trochę odbiega od tej tradycyjnej oazy, dlatego że angażujemy młodzież z oazy młodzieżowej do prowadzenia grup dzieci. Udało się stworzyć grupy oazy młodzieżowej, która co sobotę prowadzi zajęcia z dziećmi, oprócz katechezy, nad którą księża oczywiście czuwają. Udało się jeszcze stworzyć takie grupy taneczne, śpiewające, kółko gitarowe i różne zabawy. Mamy do tego możliwości, dlatego że przy parafii znajduje się szkoła, z której korzystamy, sala gimnastyczna, zajęcia sportowe. To jest częścią naszej oazy też dziecięcej. Dlatego mamy propozycje i dla dzieci w każdym wieku. Nawet mamy takie maluszki czteroletnie do szóstej klasy szkoły podstawowej, dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i też studentów. I oczywiście mamy też propozycje dla rodzin, dla małżeństw, oaza domowego kościoła, ale myślę, że tym zajmuje się ksiądz Piotr i trochę bliżej i więcej nam na ten temat opowie. Oczywiście będzie jeszcze wywiad z księdzem Piotrem. Boisz, pytam się, Boże, dziecko mówi nie, Twoje światło.
Jaki ma wpływ tak naprawdę to oaza na kościół katolicki tutaj w parafii albo na parafię? Ja z oazą nie jestem jakoś długo związany, ale myślę, że przede wszystkim takie ożywienie parafialne i ożywienie wspólnoty ludzi, którzy przychodzą do tego kościoła, myślę, że to jest dobra propozycja na współczesne czasy, dlatego że oaza łączy różne sposoby myślenia i o Kościele, i też o Panu Bogu, i w jaki sposób trafia do każdej grupy ludzi, a przez to, że zbudowana jest na takim solidnym fundamencie księdza Blachnickiego, to jest taką konkretną drogą Kościoła. Jest dużo grup, które może odchodzą trochę od charyzmatu Kościoła i naszego katolickiego, a tutaj mamy mocny fundament, który nas do tego Pana Boga zbliża, a przez to jest, myślę, atrakcyjny dla każdej grupy dziecięcej, czyli przede wszystkim ożywienie parafii i też budowanie wspólnoty, co myślę, że dla nas księży i też i parafian jest bardzo ważne. To niech ksiądz nam jeszcze powie, bo może jako widzowie Telewizji Gdynia chcielibyśmy się zapisać tutaj do Was. Jak to można zrobić? No bardzo się cieszę. Myślę, że byłoby nam bardzo miło, bo im więcej nas, tym więcej mamy możliwości działania i też poznawania Pana Boga. A zapisać się można bardzo w prosty sposób. Wystarczy po prostu przyjść. Przyjść na spotkanie, czy w sobotę Oaza Dzieci Bożych, czy w piątek Oaza Młodzieżowa. Kręgi rodzin też spotykają się w konkretny dzień. Myślę, że ksiądz Piotr o tym powie. Mamy stronę internetową i tam są wszystkie informacje www.oazabobola.pl i tam są też nasze maile, numery telefonów. Można napisać, zapytać się, czym ta oaza jest, przyjść zobaczyć, posmakować trochę tej oazy, bo myślę, że tego trzeba posmakować po prostu, żeby przyjść zobaczyć, czy mi to odpowiada, czy też nie, czy odnajdę się tam, czy nie. Oprócz tego mamy przy parafii jeszcze różne inne grupy, także młodzieżowe. Ksiądz Wojciech prowadzi wspólnotę Uwielbienie. To też jest pewna droga i propozycja dla tych wszystkich osób, które w taki sposób chcą tego Pana Boga poznać. Dobrze, w takim razie dziękujemy za wspaniały wywiad. No i wszystkich zapraszamy do oazy. Dlatego Tobie dzisiaj życzenia składam. Byś była radosna, pogodna i zdrowa, bo właśnie o Tobie w tym wierszu mowa.
Dziękuję za miłość, że zawsze ze mną byłaś. Za wszystko, co dobre, co dla mnie zrobiłaś. Za te wspólnie spędzone chwile, które teraz wszystkie wspominam mile. Mam nadzieję, moja najdroższa mamo, że tak jak ja ciebie kochasz mnie, nie mniej tak samo. Przesyłamy całusy, serdeczne życzenia, jeszcze raz szczęścia i dużo powodzenia. Za to, że zawsze jesteś przy mym boku. Za to, że zawsze wskazujesz drogę mi w mroku. Za to, że dni moje tęczą malujesz. Dziś, mamo, z głębi serca ci dziękuję. Mamo, ty mnie życia uczyłaś. Wszystko, co miałaś, mi poświęciłaś. Daję ci koszyk mojej miłości, daję ci worek mojej wdzięczności. W woreczku znajdziesz też szczęście i zdrowie, a najważniejsze na samym dole. Kocham cię, mamo, najmocniej na świecie i jestem ci wdzięczna nad życie. Gdy jest mi smutno, dasz mi łzy i przepraszam, że czasem sprawiam ci kłopoty. Składam ci dziś życzenia, zdrowia, szczęścia, powodzenia. W dniu twojego święta niech twa buzia będzie uśmiechnięta, niech twe oczy będą rozpromienione, a kwiaty we włosach wplecione. Życzę ci szczęścia tyle, sama nie wiem ile. Pieniądze bym ci dała, gdybym je sama miała, za co ci daję tyle miłości, ile ty mi dałaś czułości. Chociaż wiem, że to mało, to tylko to mi zostało. Pierwszą osobą, którą poznałam, mama. Pierwszy uśmiech, który otrzymałam, mama. Pierwsza prawda, jaką usłyszałem, mama. Pierwszą miłość, jaką mi dano, mama. Mamo, za to wszystko ci dziękuję. Wielkie brawa dla dzieci i dla wszystkich mam. Myślę, że mamie teraz każdej należy się buziak od jej córeczki albo synka. Więc można znaleźć szybko swoją mamę i bardzo mocno ją ukochać. Moja została w domu. Ale może kiedyś przyjedzie, mnie odwiedzi. Mamo, przyjedź. Księdza Piotra mama i księdza Wojciecha też zostały w domu, ale przyjadą. Kiedyś. Kręcimy się! Brawo! I w lewo! I w prawo! I w lewo! Uwaga! Uwaga! I! Na 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 na! Poprosimy teraz o muzykę. Ja będę siedziała z panią kapitaną. Skakałaś z tego tej trampoliny, tak? Ej, Wojtek! Wojtek! Jest tam! Już jest tyle! Po jednej! Jednego muszę. Chciałam pozdrowić
mieć moją mamę, mojego tatę, mojego brata, Monikę, moją szaloną kuzynkę, wszystkich moich znajomych, Karolinę, Domino i żeby było wszystko, wszystko, czego byście sobie zapragnęli. Ja jestem sobie w pracy, taką mam pracę wesołą, więc bardzo, bardzo was kocham. Pozdrawiam, buziaki, pa! Pozdrawiamy naszego tatusia, co jest na statku. Pa! Jesteśmy dalej na festynie świętego Andrzeja Boboli. Rozmawiamy, mam przyjemność właściwie rozmawiać z księdzem Piotrem Tartasem, który jest odpowiedzialny za... Właściwie przy parafii mam wiele grup, są za grupę ministrantów, którzy tutaj też przy festynie czynnie się włączyli w takie sprawy organizacyjne, bardziej techniczne, przeniesienie jakichś rzeczy. Natomiast na samym placu moja grupa to jest grupa domowego kościoła, która przygotowała stanowisko kulinarne. Jest chleb ze smalcem przygotowany specjalnie na tę okazję dzisiaj. Są pyszne kiełbaski z grilla, napoje do picia. Więc jakby ideą całego tego festynu, który się dzisiaj tutaj na placu przy parafii świętego Andrzeja Boboli odbywa, było to, żeby jakby wszystkie grupy ze sobą współpracowały. Wszyscy księża, a jest nas tutaj pięciu przy parafii, jakby wspólnie ten festyn przygotowali. Ksiądz nam jeszcze powie, jak to jest z domowym kościołem, jak ma to współdziałać z parafią, co to daje, bo tak naprawdę rozumiem, że jest to na dzień dzisiejszy wspólna, rodzinna sprawa, tak? Ale co to wnosi w życie parafian? Jakby ideą domowego kościoła, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest część ruchu Światło Życie, który został założony przez księdza Blachnickiego na południu Polski w Krosienku nad Dunajcem. Jakby ideą wspólnoty domowego kościoła jest to, żeby modlitwę, bo nam się modlitwa, msza święta kojarzy tylko z tym, co jest w kościele, tak? Wychodzimy z kościoła, wracamy do swoich obowiązków. Natomiast ideą wspólnoty domowego kościoła jest to, by trwać na modlitwie też we własnym domu. Domowy kościół, czyli kościół u mnie w domu. I idea domowego kościoła polega na tym, że grupy małżeństw, zazwyczaj jest to 5 małżeństw, są skupione w tak zwane kręgi i raz w miesiącu w obecności kapłana spotykają się na części formacyjnej, modlitwy. Ma na imię? Weronika. Weronika i ma lat? 6. Weronika, która ma 6 lat, wygrała główną nagrodę w loterii fantowej. Brawo dla Weroniki! Rower ufundował ksiądz proboszcz. Co prawda rower jest dla chłopca, ale jutro będzie dziewczęcy. Weronika jutro przyjdzie po odbiór z mamą i będzie miała rowerek dla dziewczynki. Weronika, a czy ty wiesz, ile losów mama kupiła? 4. Mama najpierw kupiła chyba 2, a potem kupiła 1 i wygrała główną nagrodę. Gratulujemy Weronice i dalej słuchamy pięknego występu. Zazdrości godny świata pałac. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteśmy w oczekiwanie. Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem. Jesteśmy jeszcze na festynie przy parafii świętego Andrzeja Boboli. Rozmawiamy z księdzem Wojciechem Klawikowskim. Miło mi. Mi również, jeszcze bardziej. Księże, jak to jest, że mieliście tyle energii i włożyliście tyle pracy w ten wspaniały festyn,
Jak to, od czego to się zaczęło? To kiedyś rozmawialiśmy z księżmi wieczorem i razem tutaj wpadliśmy na taki pomysł, aby wspólnie zjednoczyć parafię, bo taki festyn ma na celu głównie, żeby stworzyć taki klimat wzajemnej rodziny i zaufania. I tak doszliśmy do wniosku, że każdy z nas gdzieś już tam jakieś doświadczenia wcześniejsze miał. Ja z poprzedniej parafii, ksiądz Piotr również. I razem wspólnymi siłami, każdy w miarę możliwości, zorganizowaliśmy, podzieliliśmy się na takie sektory, kto co, za co jest odpowiedzialny i razem wspólnie stworzyliśmy takie dzieło. A jaki, pan ksiądz Piotr z księdzem Andrzejem są odpowiedzialni za jakieś grupy modlitewne? Tak. A ksiądz jest odpowiedzialny za? Za grupę młodzieżową, studencką, jest to wspólnota uwielbienia. W ramach Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji działamy. I tutaj razem właśnie z dziewczynami, z chłopcami, studentami, między innymi obstawiamy stoisko medyczne. To są studenci z Akademii Medycznej i przyjechali tutaj, aby w ten sposób służyć naszej wspólnocie parafialnej. Czy mógłby ksiądz nam coś jeszcze bardziej powiedzieć o tym wspólnocie uwielbienia? Wiem na pewno, że w Wielki Czwartek po Bożym Ciele wasza wspólnota, że tak powiem, prezentowała swoje możliwości. Tak, właśnie nasza wspólnota w ramach Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji brała udział w Bożym Ciele, które miało miejsce w sposób tak szczególnie zorganizowany w Gdańsku na Długiej, gdzie był ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. I w ramach Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji zorganizowaliśmy taki festyn, koncert Jezus Żyje. I właśnie nasza wspólnota między innymi tam miała miejsce. Tutaj w tej parafii, w tej wspólnocie gromadzimy się we wtorek w Dolnym Kościele o godzinie 19 i staramy się uwielbiać Pana Boga, stąd też nazwa naszej wspólnoty, wspólnota uwielbienia. Głównie chodzi o adorację, też w ramach takiej wspólnoty charyzmatycznej i w piątek o 19 spotykamy się w szkole katolickiej w sali L2, gdzie podejmujemy tutaj już formację intelektualną, rozmawiamy, dyskutujemy na różne tematy, które zresztą oni sami też proponują. Czyli zapraszamy do wspólnoty uwielbienia we wtorki i w piątki o godzinie 19. Zapraszamy. Punkcie. Ja bym powiedział o pierwszej pomocy, tak, ale to za bardzo nie mogę powiedzieć, ale chętnie bym chciał być w waszych rękach osobą ratowaną. A tak poważnie to są to studentki medycyny Akademii w Gdańsku. Pani Monika i pani Julia. Powiedzcie nam, czy dużo osób chętnych było chętnych do takiego zmierzenia sobie ile mają cukru we krwi. Ja myślę, że bardzo dużo osób tutaj właśnie przyszło z tego względu, że nie każdy ma taką możliwość zmierzenia sobie tego cukru na przykład w domu. Czyli to jest taka dobra okazja tego, żeby w takiej miłej atmosferze właśnie zmierzyć sobie cukier i my możemy troszeczkę podpowiedzieć, prawda, czy jest on za wysoki, czy jest w normie, czy można jeszcze sobie pozwolić na coś słodkiego. A jaka granica wiekowa była? Osoby starsze, chociaż też zdarzało się bardzo dużo dzieci, które troszeczkę były zaciekawione tym, co się tutaj dzieje, także chciały spróbować. A nie bały się ukucia? Nie. Robiły taki wywiad środowiskowy, czy aby na pewno to nie boli i wtedy się decydowały. A czy dużo osób jest świadomych tego, że ma cukrzycę, czy właśnie przez tą kampanię bardzo dużo robicie dobrego, tak? Dzięki któremu pokazujecie, że jednak ktoś się zgłosi do lekarza prowadzącego. Znaczy,
większość osób raczej leczy się na nadciśnienie niż na cukrzycę. My jesteśmy w stanie wychwycić takie osoby, które jednak mają za wysokie te cukry i właśnie im zasygnalizować, że jednak coś się dzieje nie tak i należałoby właśnie coś z tym zrobić, także... Dobrze, ja dzisiaj przeobrażę się w pacjenta i pokażę Państwu, jak właśnie panie przyszłe lekarki badały wszystkim osobom krew, tak? Także spróbujmy. Uwaga, będę krzyczał. Ała! Jeszcze kamy, rozumiemy. Muszę Państwu powiedzieć, że w ogóle nie bolało. W ogóle. 156. Wow. Jeżeli pan coś jadł już, to cukier będzie za wysoki. Znaczy, o. Taki swoje. No, jestem po obiedzie, muszę się no, to przyznać. Jest najbardziej może być. Nasz speaker będzie żył? Będzie żył. Z takiego wrażenia, z tego festynu. No wspaniałe są, wesoło, przyjemnie, ładna pogoda. A co najbardziej pani się podobało? To znaczy, że jest dużo dzieci, dużo ludzi, fajna muzyka, no stoiska są, zabawy dla dzieci. Tak? Czy pani już skosztowała chleba ze smalcu albo... tak? Smakowało, tak? Cena, wszyscy mówią, że nie jest za wysoka, tak? Proszę? Cena nie była za wysoka? Nie za wysoka i bardzo smaczne. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak wrażenia z tego festynu? Super, pierwszy raz jestem pod wrażeniem. Po raz pierwszy zorganizowano takie piękne przedstawienie, no imprezę dla, w ogóle dla wszystkich, dla całej osiedla, dla całej rodziny, no super, super, super. Same superlatywy, jestem pod wrażeniem. A może chciałaby pani kogoś pozdrowić? Całą moją rodzinę. O, tu stoi wnuczka, tu moja córka, tam wnuczek, mojego syna, który tam pracuje na ogrodzie. O, no i wszystkich księży, oczywiście z proboszczem na czele. Dzięki niemu to chyba to wszystko zorganizowano, tak? Tak, dokładnie. No i jemu wielkie dzięki, naprawdę. Dziękuję. Już? Pozdrawiam serdecznie moich rodziców, mamę i tatę. Pozdrowić? Tak, całą rodzinę i Polaków, żeby wygrali całe euro. A i Polaków, tak? A komu kibicujesz? Tylko Polakom, tak? Tak, no tylko Polakom, żeby wygrali całe euro. A, także my też tego życzymy. Co się stało, że znalazł się pan z Chyloni tutaj? Dostałem zaproszenie od księdza Piotra na Facebooku. I razem przyjechaliście. Podoba się tobie ten... Tak, fajny, jest lepszy niż u nas. No ale mam nadzieję, że w tym roku nas dorównamy księdzu proboszczowi. A co najbardziej tobie się podoba? Występy, jak śpiewają i te maskotki, co tu chodzą. Dobrze, dziękuję bardzo. Chcesz kogoś pozdrowić? Księdza proboszcza. Dobrze, pozdrawiamy księdza proboszcza. Cieszyć powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy. Zaufaj Panu.